pododdział. Baczność! Pododdział na prawo. Patrz! Panie wojewodo, komendant gminny Druk Maksymiuk melduje jednostki ochotniczych straży pożarnych gminy Bochyń i gminy Komarówka Podlaska gotowe do gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Czołem, strażacy! Czołem! Niezmiernie miło, że mogę się tutaj z wami spotkać po tej długiej przerwie, bo te zawody przez COVID nie odbywały się, zawody sportowo-pożarnicze. I bardzo nam jest miło, że są z nami dostojni goście, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zechcieli tutaj podczas tych zawodów, ale także naszego Dnia Dziecka tutaj w Komarówce z nami być. Kochani, tak jak powiedziałem, po tej długiej przerwie znowu się spotykamy na tych naszych przede wszystkim gminnych zawodach sportowo-pożarniczych dla drużyn z terenu gminy Komarówka, Podlaska i z terenu gminy Bochyń. Nasze gminy, chyba nie ukrywamy tego, dobrze współpracują z sobą, rozumiemy się i dlatego chcemy razem dzisiaj te zawody odbyć. Jest to bardzo dobra okazja do tego, żeby i podnieść swoją wartość bojową, ale myślę także zintegrować się, wspólnie pobawić, bo to jest również potrzebne. Życzę wszystkim dobrych zawodów, niech one odbywają się w tym duchu fair play, bo to jest najważniejsze. Wszystkiego dobrego, dobrych wrażeń tutaj z pobytu w Komarówce Podlaskiej. Witam wszystkich bardzo serdecznie raz jeszcze i dziękuję już za uwagę. Szanowni mieszkańcy, mówimy krótko. W zdrowym ciele zdrowy duch. Taka rywalizacja to po pierwsze wspólna zabawa. Ja zdaję sobie sprawę, że każdy chce być pierwszy, ale tak jak pan wójt wspomniał, najważniejsza jest rywalizacja fair play. A taka rywalizacja jest możliwa wtedy, kiedy tak naprawdę czujemy się nie tylko sąsiadami, ale przyjaciółmi. Ja mam ten ogromny zaszczyt, że jako mieszkaniec gminy Komarówka mogę powiedzieć, że czuję się jak w domu, zarówno tutaj, ale również u kolegów druhów w Bochyniu. Bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym ta rywalizacja będzie się odbywała i drodzy moi, powiem tak, bardzo krótko, życzę po pierwsze udanej zabawy, po drugie życzę udanych startów, a po trzecie, tak jak mówi stare sportowe zawołanie, niech zwyciężą najlepsi. Wszystkiego najlepszego. Znajdujemy się w gminie Komarówka Podlaska. Dzisiaj odbywają się zawody strażackie. Ile drużyn startuje? Dzisiaj w gminie Komarówka Podlaska startuje 11 drużyn. 6 drużyn jest z naszej gminy, z gminy Komarówka Podlaska, a 5 drużyn jest z gminy Bochyń, bo te zawody odbywają się dla dwóch gmin, dla gminy Komarówka i dla gminy Bochyń. Są to zawody gminne, także nie rywalizujemy między sobą. Każda gmina jest osobno oceniana. Z każdej gminy będzie pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Tak, i dwie pierwsze najlepsze drużyny jadą na zawody powiatowe, które będą miały najwięcej punktów. Tak to wygląda.
W gminie Komarówka ile jest jednostek? Bo to chyba nie wszystkie jednostki, które startują. Nie, w gminie Komarówka mamy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Nie wszystkie jednostki wystawiły drużyny z różnych względów. Myślę, generalnie są to względy osobowe. Po prostu jest zbyt mało młodych druhów strażaków w niektórych jednostkach do tego, żeby zmontować drużynę i wystąpić na zawodach. Bo trzeba trochę siły, trzeba mieć kondycję, żeby w tych trzech konkurencjach tutaj móc sensownie wziąć udział. A jak wygląda sytuacja ze sprzętem? Czy jakieś macie potrzeby? Jaki macie do tej pory sprzęt? Powiem tak, mamy dwie jednostki w gminie Komarówka, Podlaska z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To są Przegaliny Duże i Komarówka. I te jednostki są, można powiedzieć, dobrze usprzętowione. Natomiast inne jednostki już mają i starsze samochody, i starszy sprzęt. I tutaj chcemy ten sprzęt wymieniać, uzupełniać, żeby on był na tyle sprawny, żeby można było skutecznie ewentualnie nieść pomoc. Najmłodsza jednostka Wulka Komorowska, która powstała w 2018 roku. Tutaj jesteśmy po przetargu na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Myślę, że jak dobrze pójdzie, to we wrześniu będzie otwarcie remizy. W drugą niedzielę września, bo też jest remiza budowana, nowa. Tak, oczywiście zapraszamy. I będzie nadanie tego samochodu. I ta jednostka będzie miała już, ma i nowy sprzęt i będzie miała ten sprzęt nowy. Jest to najmłodsza jednostka, najstarsza Komarówka Podlaska. Jeszcze dwie jednostki mamy sprzed odzyskania niepodległości. Komarówka Podlaska, 1909 rok, Brzozowy Kąt, 1917 rok. Tak, to są takie już konkretne jednostki, powyżej 100 lat. Dwie jednostki z okresu dwudziestolecia międzywojennego, Przegaliny Duże i Derewiczna. No i potem kilka jednostek z Polski Ludowej, z okresu Polski Ludowej. No i jedna na stulecie odzyskania niepodległości, 2018 rok. Tradycję macie bogatą, jeżeli chodzi o OSP. Mamy te tradycje dość bogate, to też prawda, bo ta jednostka komorowska jest jedną z najstarszych nawet w powiecie jednostek, ale to też wynika z tego, że my jako samorząd i w ogóle myślę i społeczeństwo bardzo dbamy o nasze straże, dlatego że jesteśmy gminą najbardziej oddaloną od powiatowych służb i dlatego musimy tutaj mieć swoje służby bardzo sprawne, żeby w razie potrzeby nieść pomoc. I tak do tej pory jest, że zawsze ta nasza jednostka z terenu gminy, jak jest jakieś zdarzenie, jest pierwsza. Tak. I dlatego to jest u nas tak zakodowane. Takie dwie rzeczy, że mamy tutaj punkt pogotowia i straż pożarną też dobrze wyposażoną i strażaków dobrze przeszkolonych, bo to jest dla nas bardzo ważne. Generalnie chyba samorządowi byłoby ciężko bez OSP się odbyć, bo jakiekolwiek imprezy, wydarzenia gminne, to też są obstawiane przez OSP. No oczywiście, że tak. Ta współpraca, ona jest taka na co dzień, nie tylko tutaj przy zawodach, ale taka na co dzień, czy dożynki, czy inne festyny, no to opierają się na strażakach. Też dużo jakichś prac społecznych wykonują strażacy. Nie są wtedy w mundurach, są prawda jak każdy inny, ale to są druhowie strażacy. Mają taką, że tak powiem, gdzieś tam mamy coś takiego, żeby społecznie troszeczkę popracować, podziałać. To takie chwalebne jest. Znajdujemy się w gminie Komarówka, ale odbywają się zawody strażackie, ale również gmina Wochyń dzisiaj w nich uczestniczy. Ile drużyn wystartowało? Z gminy Wochyń wystartowały dzisiaj wszystkie drużyny. Mamy 5 ochotniczych straży pożarnych. Wochyń, Suchowola, Ostrówki, Ossowa i Lisiowulka. Za wszystkie mocno trzymaliśmy kciuki. Jesteśmy z nich dumni i zadowoleni. Jak wygląda sytuacja ze sprzętem w gminie? Jakie jest zapotrzebowanie? No oczywiście nie chciałbym na samym początku narzekać. Sprzętu zawsze jest za mało, staramy się go uzupełniać, ale na nasze potrzeby na razie jest wystarczający. Mamy nadzieję, że jakieś kataklizmy, nieszczęścia będą nas omijać. No, staramy się też i tutaj nadążać za techniką.
Samorząd gminny bez jednostek OSP chyba miałby ciężko. Tak, rzeczywiście, nasi ochotnicy strażacy są niezastąpieni. Pomagają nam nie tylko w zabezpieczeniu przeciwpożarowym, angażują się również w życie społeczne w swoich miejscowościach. To oni bardzo często są inicjatorami bardzo ciekawych przedsięwzięć. Korzystamy z ich doświadczenia przy dożynkach, przy spotkaniach. Niedługo zamierzamy wykorzystać również ich wiedzę, doświadczenie i otwartość, chociażby przy gminnych dniach dziecka. Poza zawodami jest również Gminny Dzień Dziecka. Tak, z racji tego, że już niedługo jest 1 czerwca, a więc chcieliśmy zrobić tutaj taki Gminny Dzień Dziecka. Trochę atrakcji jest przygotowanych, jeszcze po zawodach będą też gry, konkursy dla dzieci z nagrodami. Ale też chciałem przy okazji tych zawodów, żeby były dzieci, dlatego, tak jak mówiłem na tym wstępie, żeby dzieciaki popatrzyły na strażaków. Może któryś chłopak, któraś dziewczynka zaszczepi się tą pasją taką, żeby może zostać czy strażakiem zawodowym, czy strażakiem ochotnikiem, bo to bardzo ważne, żeby byli następcy, żeby była ta zastępowalność po prostu. A właśnie, żeby wspomniał o dziewczynkach. Czy jakieś drużyny żeńskie są w gminie? Nie mamy drużyn żeńskich, niestety. Kilka strażaczek jest, ale drużyny żeńskiej żadnej nie mamy. Tak, jako takiej formalnie nie mamy zorganizowanej.